Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Największa Maryjna uroczystość, gromadzi nas w Kościele, byśmy wielbili Pana Boga, zawiększenia święcie Maryjne z ciałem i duszą do niebieskiej chwały. Chcemy także podziękować za jego opiekę nad naszym narodem, pierwszą rocznicę zwycięstwa nad armią bolszewicką, które słusznie nazywamy cywilizacją. Ten dzień jest także świętem Wojska Polskiego. Prośmy dziś Pana Boga i Jego Matkę, aby czuwali nad naszą ojczyzną, nad jej bezpieczeństwem i nad naszym narodem. Prośmy, aby polska pobożność Maryjna była obecna także w młodym pokoleniu. W czasie tej mszy świętej poleśmy Bogu intencje tej mszy świętej. Ja sprawuję mszę świętą w intencji naszej umiłowanej kochanej ojczyzny, intencji całej też naszej parafii. Ksiądz Zbigniew odprawia mszę świętą w intencji Marii Kazimierz, Edwarda Zawitkowski, Julianę Franciszka i Marka Sapiehu. Aby to nasze spotkanie było przyjemne Panu Bogu i pożyteczne. Przeprośmy Go za nasze grzechy, za nasze uniewinnienia, abyśmy czystymi sercami zasiedli do stołu Pańskiego. Także to uroczystość 15 sierpnia jest tak bardzo ważne dla Kościoła, szczególnie ten dzień jest tak bardzo ważny dla naszej umiłowanej Ojczyzny Polski. Maryja została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Zabrał ją Syn. Życie Maryi nie było usłane płatkami róż, ale jej życie było usłane cierniem. To dało się zauważyć od narodzin Chrystusa. Przyszedł w ubóstwie, swojego nie przyjęli. Niektórzy chcieli go porwać, ukamienować. Pluto w twarz, biczowano, aż wreszcie przybito do drzewa krzyża. Maryja od samego początku, kiedy zgodziła się zostać matką, była blisko swego Syna. Do końca 100% wypełniła to, co żądał od niej Bóg. Maryja była cicha i pokorna. Mało mówiła. Jedynie przemówiła w Kanie Galilejskiej. Zostawiła testament. A w tym testamencie napisano tak. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie mój Syn. Więcej nie wypowiadała się Maryja. Maryja jest tą najlepszą, najwspanialszą matką. To matką najwspanialszą jest dla naszej ojczyzny. Jak prześledzimy historię naszego narodu, wiele dobrego zrobiła i robi dla naszej ojczyzny. Bo Maryja, tak jak dziś wspominamy, stał pierwszą rocznicę przodu nad Wisłą, pokonała bolszewików. Ten miesiąc sierpnia jest tak bardzo ważny dla naszego narodu. Można powiedzieć, w miesiącu sierpniu się wiele takich historycznych rzeczy się dokonało. Ale czy do końca my pamiętamy? Czy do końca my chcemy to zrozumieć? Czcigodni księża, księże roboczy, kanoniku Janie Marku Wróblewskiej, drodzy księża wikariusze, serdeczny Bóg zachwać za celebrę dzisiejszej mszy świętej w tak pięknym i uroczystym dniu. Szanowni Państwo, po raz siódmy mam przywilej
pełniąc funkcję wójta gminy Małkinia Górna, skierować do Was kilka słów refleksji związanych z tym świętem. To święto połączone zarówno Bitwa Warszawska, pamiątka tamtych wydarzeń, jak też święto Najświętszej Panienki Maryi Królowej Polski. W historii naszego kraju, w historii polskiej nie brak takich wydarzeń, które nawet oprynęło Polaka, powinny zmusić do refleksji. To nie tylko fakt, że wielu historyków uważa, że Bitwa Warszawska to bitwa, która zmieniła losy Europy. To bitwa, która zatrzymała bolszewików, ale dobrze wiemy, że jako naród polski przecierpieliśmy przez wiele wieków bardzo wiele. Nie tylko wtedy, kiedy były rozbiory, kiedy nie było Polski na mapach Polski, Europy. Nie tylko wtedy, kiedy była pierwsza czy druga wojna światowa. Cierpieliśmy jako naród, ale jest takie potoczne powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. I naród polski przez wiele wieków klękał przed obliczem Matki Królowej Polski i obronną ręką wychodził w swojej historii, idąc z trudem, ale idąc do wolności. Dzisiaj, dziękując pięknie Pocztą Sztandarową, Wam, drodzy harcerze, drogie dzieci, droga młodzieży, strażacy, kieruję te słowa przede wszystkim do Was, młodzi ludzie. Dlaczego samorząd włącza się to pięknie? Parafia, za to serdecznie jeszcze raz chcę zadbać. Dlaczego trwamy w tej pięknej tradycji, żeby przypominać te karty historii? Dlaczego my, dorośli, czując się odpowiedzialni za Wasze wychowanie, za Wasz los, próbujemy przypominać to, co było złego w tej historii? Co było złego? Co spowodowało, że wiele istnień ludzkich zginęło, zostało zamordowane? Ale taka jest często cena wolności. Ja jako mantrę powtarzam w swoich wystąpieniach, że wolność nie jest dla nas na zawsze. Że o wolność trzeba dbać i trzeba ją pielęgnować. Tylko wtedy jako naród budujemy i zapuszczamy mocne korzenie do tej wolności i musimy ją, drodzy Państwo, droga młodzieży, pielęgnować. Są takie postacie, które w tej historii Polski zapisały się mocno. Może młodzież nawet nie wie, ale przypomnę tylko trzy dzisiaj. Postać Maksymiliana Kolbe, który wręczony przez 2 tygodnie został zamordowany po 2 tygodniach zastrzykiem z tymami. On nie brał się śmierci za dzieci, za swoje marzenia. Czy ojciec Popiełuszko, którego w tak niedawno odległym okresie zamordowała polska bezpieka. Miała jako młoda dziewczyna mieć taką okazję, że widziała przy grobie Popiełuszki klęczącą matkę. Dzisiaj młodzi ludzie wolność i przyszłość Polski nie oczekuje od Was ofiary życia i śmierci. W przededniu tego pięknego wydarzenia beatyfikacji prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego warto zgłębić jego życie. Warto pochylić się nad tym, jak bardzo zawierzył Matce Królowej Polski, ale jednocześnie jak bardzo walczył o to, żeby Polska była Polską, żeby Polska była wolna. Tych kart historii można przytaczać bardzo wiele, drodzy Państwo, ale dzisiaj od 1989 roku tworzyliśmy demokrację, utworzyliśmy ją.
I te wszystkie wydarzenia historyczne, te wszystkie trudne momenty, nawet, drodzy Państwo, w rodzinach, jeśli pojawia się problem, choroba, to wtedy też klękamy przed obliczem Matki Boskiej i wiara jest tym elementem, który również prowadzi nas do prawdziwej demokracji. Ta demokracja przez te ponad 30 lat jest. Tylko czasami wydaje mi się, że takie święta powinny pobudzać nas do refleksji i nawet do zadania sobie pytania. Fuwadis domine Polsko. Dokąd idziesz, Polsko? Dokąd my idziemy jako naród? Przecież w wymiarze kraju ta demokracja, ta wolność jest. Każdy pewnie z Państwa ma swoje własne przemyślenia, ale ja się odwołam do tej naszej małej ojczyzny, do gminy Małgina Górna. Bo dzisiaj walka o wolność to nie ofiara życia i śmierci. Dzisiaj to dekalog. Dzisiaj, drodzy Państwo, to jest odpowiedzenie sobie na pytanie przez każdego z nas. Czy dobrze wpisuje się w dekalog? Czy widzę sąsiada, któremu potrzebna jest pomoc? Czy nie niszczę wspólnego dobra ławy? Czy pomagam rodzicom w wyznaczeniu przychodząc z pracy? O to Was, drodzy Państwo, proszę, rodzice, dziadkowie. Stańmy wszyscy na wysokości zadania, by nasza młodzież, nasze dzieci godnie dbały o nasz kraj w przyszłości, by się pięknie wyedukowały, by zdobyły dobry zawód i żeby służyły ojczyźnie. Bo dzisiaj, drodzy Państwo, wolność naszego kraju to jest to, że każdy powinien zrobić to co niego należy. Zarówno w rodzinie, jak i w pracy. I wtedy mamy szansę jako gmina, jako naród budować gminy i budować polski dobrobyt. I drodzy Państwo, dziękując Wam pięknie za udział w tej przyświętej, zanieście te moje słowa, te piękne słowa w homilii, którą dzisiaj wypowiedział ksiądz proboszcz. Zanieście je do domu. Rozmawiajcie z tymi, których tutaj nie ma, których zresztą serdecznie pozdrawiam. A zachęcam i dziękuję też wszystkim za to, że ten mały skrawek materiału, ta polska flaga wisi przed tak wielu domami. Bo to jest, drodzy Państwo, ten symbol, który bez względu na wiek, bez względu na majętność, napełniamy stanowiska. Ten symbol nas łączy. Łączy. Jest okazaniem przynależności do tej najpiękniejszej, najwspanialszej wspólnoty, jaką jest naród polski. Dziękuję bardzo.
Oh.
witam Was bardzo serdecznie. Witam dzieci i młodzież z gminy Małkinia Górna i dorosłych. Witam gości naszych, dzieci, młodzież i dorosłych, którzy przyjechali z innych miejscowości. Witam Panie na Nordic Walking, witam. Całościowo, wszystkich. I witam każdego, który zechce włączyć się, nawet jeśli nie ma koszulki. Drodzy Państwo, 9 bieg. Szczególnie bardzo dziękuję tym, być może są wśród Was, którzy biegną po raz 9. Są tacy, ale ich wyłapiemy z naszych tutaj rozpisek na drugi rok, bieg jubileuszowy, 10. Więc pozwólcie, że na pamiątkę tych wydarzeń, na pamiątkę wszystkich tych historycznych momentów, trudnych, przypominamy o tym, że są tacy ludzie, którzy zginęli za to, żebyśmy my dzisiaj mogli biec, żebyśmy my dzisiaj mogli świętować 15 sierpnia zarówno kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej, o której zawsze mówię, że jest to jedna z najważniejszych bitew nawet w Europie, że to jest bitwa, która zatrzymała bolszewizm i że właściwie odmieniła Europę. Jedna z najważniejszych bitew. Ale dzisiaj mamy też święto Maryi Matki Królowej, więc też jest okazja dla tych, którzy dla Państwa jest to ważne, podziękować za wszystko. Podziękować za wszystko. Ja zawsze mówię, cieszmy się każdym dniem. A dlaczego trzeba dziękować? Zobaczcie Państwo. Pogoda, klimat w wielu miejscach u naszych sąsiadów zachodnich spowodowało olbrzymie tragedie. Olbrzymie przerwane wały w Holandii, inne katastrofalne wydarzenia, które pochłonęły życie. Na szczęście w naszej gminie jakoś los osłania nas tutaj. Być może siła wyższa, być może opieka Matki Królowej Polski. Więc dziękujemy dzisiaj za to, cieszmy się. Złóżmy hołd naszym bohaterom tym biegiem. Zapraszam później na plac w Gokicie. Będziecie Państwo mogli tam i odpocząć i spędzić może parę godzin miło i przyjemnie. Pozwólcie, że wystartuję Was zaraz. 9 bieg żołnierzy wyklętych. Do biegu. Gotowi. Start. Dzień dobry Państwu. My jesteśmy grupa rekonstrukcyjna Bellum. Prezentujemy sylwetki z okresu wojny 1920, czyli wojny polsko-bolszewickiej, oraz z okresu 1945, no 63, znaczy może raczej 45, 50, 52, czyli podziemie antykomunistyczne.
tutaj może w tym momencie chcielibyśmy zaprezentować nasze sylwetki, co nieco o nich poopowiadać, o broni, wyposażeniu, jakiś właśnie mały rys historyczny. Cóż, no, może zaczniemy chronologicznie, czyli właśnie od wojny polsko-bolszewickiej. No cóż, jak widać, każdy z nas jest troszeczkę inny. Musicie Państwo wiedzieć, że właśnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921 Wojsko Polskie było bardzo różnorodne, miało, można powiedzieć, bardzo dużą różnorodność wyposażenia, uzbrojenia oraz rozmaitych materiałów wojennych. Tak jak właśnie każdy z nas, jak tutaj stoi, no chyba właściwie niewielkim... niektóre elementy mamy wspólne, ale jak widać, każdy tworzy taki swoisty miks. Bo musicie Państwo wiedzieć, że wiadomo, jak gdy Polska odrodziła się po latach niewoli, po latach zaborów w roku 1918, no to oczywiście Wojsko Polskie było tworzone jakby od podstaw, prawda? Nie było wcześniej Wojska Polskiego, no oczywiście były jakieś, nazwijmy to, polskojęzyczne formacje w ramach armii zaborczych, ewentualnie jeszcze błękitna armia sojuszniczy w ramach, walcząca wraz z armiami sojuszniczymi na froncie zachodnim. Więc po prostu wojsko, które się odtwarzało, miało oczywiście pewne kadry, które właśnie służyły czy to w armii zaborczej, czy właśnie w legionach polskich, czy na przykład właśnie w armiach zachodnich, albo właśnie tej armii błękitnej. Więc tak jakby zupełnie od zera się nie zaczynaliśmy. I tak samo, jak już mówiłem, po odrodzeniu się w roku 1918 polskie wojsko korzystało z tego, z materiałów oraz wyposażenia, uzbrojenia, które zostało pozostawione przez właśnie armię zaborcze, czyli armię niemiecką, armię austro-węgierską, no i w jakimś tam niewielkim zakresie przez armię, znaczy no, nie tak może do końca niewielkim, przez armię carską, czy może raczej armię rosyjską już w tym momencie. No i cóż, tak samo właśnie może na początek, co prawda, panowie, może przesuńcie się do przodu, zamieńcie się miejscami, Oskar i Kamil. Bo właśnie tutaj jakby ich mundury są troszeczkę chronologicznie właśnie bardziej właściwe, żeby stali z tej strony. No cóż, Oskar prezentuje strzelca wojsk wielkopolskich. Oczywiście wojska wielkopolskie, no można powiedzieć ich zręby, tworzyli dawni żołnierze armii niemieckiej, którzy walczyli jeszcze pod Verdun, można powiedzieć. No i oczywiście te jakby zręby tych wojsk wielkopolskich, jak to wtedy nazywano, no tworzyły się w czasie Powstania Wielkopolskiego. No oczywiście, wiadomo, na początku były to takie oddziały skrzyknięte, można powiedzieć, ad hoc, ale z czasem, gdy na przykład właśnie przybył generał Józef Dąbor-Muśnicki, a raz także oficerowie wysłani z właśnie dawnego Królestwa Kongresowego, wtedy już armia zaczęła po prostu jakieś tam swoje struktury tworzyć. Ale właśnie może przejdźmy do wyposażenia naszego strzelca wielkopolskiego. Tutaj już mamy, właśnie prezentuję, jak widać, umundurowanie typowo niemieckie, pozostawione właśnie przez armię niemiecką, czy zdobyte w czasie Powstania Wielkopolskiego, czy na przykład zdobyte w czasie przejmowania magazynów niemieckich, zarówno właśnie w Wielkopolsce, jak i na terenie właśnie Królestwa Kongresowego. I tak, w tym momencie ma on w rękach, może pokaż w górę, żeby ludzie widzieli, tak, o, ma tutaj, trochę wyżej. Jest to karabin Mauser, karabin właśnie tak zwany Mauser Gewehr 92, karabin tak zwany czterotaktowy, pokażę o co chodzi, mianowicie, proszę, chodzi oczywiście o to, że on ładuje się tak zwane cztery takty, czyli raz, dwa, trzy i cztery, prawda, i można oddać strzał. Karabin Mauser miał zapas amunicji, właśnie był zasilany amunicją właśnie mauserowską, kaliber 7,92 i miał właśnie w łożu miał pięcionabojowy magazynek. Była to bardzo pewna broń, bardzo dobra, sprawdzona na wielu polach bitew I wojny światowej. Można tak powiedzieć, że Mauser był takim ówczesnym kałasznikowem, ponieważ
właściwie chyba wszystkie armie takich, można powiedzieć, krajów niezwiązanych z wojną, miały w swoich na swoim wyposażeniu właśnie mauzery. Na przykład armia chińska miała mauzery, armia tajlandzka, czy na przykład rozmaite kraje Ameryki Południowej, od Meksyku po Argentynę, używali właśnie karabinu mauzer. Tak samo po I wojnie światowej wiele państw, które powstały w wyniku rozpadu dawnych monarchii zaborczych, również używały karabinów właśnie Mauser, Gewehr albo jakichś swoich już późniejszych klonów, w tym również i Wojsko Polskie. Oczywiście to można powiedzieć, że Mauser w czasie wojny polsko-bolszewickiej był jednym z wielu systemów używanych w Wojsku Polskim, ponieważ można powiedzieć, że Polska Komisja Zakupów Wojskowych skupywała każdą dostępną broń, więc w okresie, w okresie wojny polsko-bolszewickiej w polskim wojsku istniało około 22 systemów, czy może typów broni strzeleckiej używane w jednym czasie. No i właśnie Mauser był jednym z najpopularniejszych i jak się później okazało, był na tyle skuteczny, że w okresie późniejszym, po roku 22, stał się on właściwie główną bronią Wojska Polskiego, która jeszcze była używana w roku 39, w czasie wojny obronnej. Może do nogi broń teraz dajcie, panowie? No i może parę słów o wyposażeniu indywidualnym. No cóż, tutaj mamy właśnie mundur typowo pruski, tak zwane zarówno tutaj Oskar, jak i Kamil mają właśnie mundury pruskie, tak zwane M15, czyli właśnie można powiedzieć mundur, który został wprowadzony na wyposażenie armii niemieckiej w roku 1915 w wyniku doświadczeń już wojennych, tak zwany kolor Feldgrau, czyli kolor polowy, właśnie, czy szary polowy, coś, który po prostu miał dobrze maskować w czasie wojny okopowej. Jak się okazało, był on również skuteczny, przynajmniej w pierwszej fazie wojny polsko-bolszewickiej. No i tutaj przy sobie na pasie mają koledzy ładownicę do karabinu Mauser, ma ładownicę z roku 1908. W każdej takiej ładownicy mieściło się 3 ładowniki po 5 nabojów, czyli taka jednostka ognia, jak to się mówiła, dla pojedynczego strzelca było to 90 nabojów. W tył zwrot proszę też. Tutaj właśnie na pasie mają obaj chlebaki. Jak wiadomo, chlebak służy żołnierzowi do noszenia granatów, prawda, jak to w tej starym dowcipie. Poza tym w chlebaku noszono rozmaite rzeczy osobiste, racje żywnościowe, jakieś właśnie sprzęt do noszenia, sprzęt do czyszczenia broni i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo tutaj jeszcze kolega ma niemiecką łopatkę piechoty. Oczywiście nie, to nie jest saperka, jak to się nazywa, można powiedzieć, powszechnie, tylko właśnie łopatka piechoty, tak mówiły wszystkie regulaminy. No i oczywiście mamy również niemiecką manierkę. W tył zwrot, panowie. Właśnie kończąc naszego strzelca wielkopolskiego, niektórzy mieli właśnie na nogach saperki, czyli właśnie wysokie buty z cholewami. Saperki były stosowane raczej przez właśnie oddziały pionierów, saperów, oddziały forteczne, czyli tam po prostu, gdzie raczej wymagano tego, żeby noga była chroniona przed wodą, przed błotem, ewentualnie w miejscu, gdzie należało je szybko założyć. Ponieważ tutaj kolega ma tak zwane owijacze na nogach, czyli po prostu takie długie skrawki materiału, które właśnie były o wiele powszechniejsze. No bo cóż, wysokie buty, skóra była droga, można powiedzieć, była droga, trudna w pozyskaniu i w produkcji, takie buty też były drogie, dlatego większość piechurów używała właśnie tak zwanych owijaczy, które ja również mam na nogach i można powiedzieć, że one służyły ochronie nóg, ochronie łydki i również jakby służyły temu, żeby ograniczyć rozmaite kontuzje, a także żeby nie do butów, do żołnierskich trzewików nie wsypywały się piach oraz kamienie. Tutaj jeszcze właśnie taka ciekawostka, może bardziej charakterystyczna rzecz dla strzelca wielkopolskiego, czyli rogatywka. No oczywiście w tym momencie właśnie raczej większość z... No,
w tym momencie właśnie żołnierza Wojska Polskiego, przynajmniej tego dawnego, kojarzymy z rogatywką. Jednak to nie było tak, może być oczywiste, zwłaszcza w okresie lat 1918-1921. Bardzo wiele oddziałów miało inne nakrycia głowy, a w tym okresie właśnie charakterystyczne dla wojsk polskich była rogatywka, ponieważ na przykład oddziały pochodzące z głębi krajów, z centrum krajów wykorzystywały na przykład maciejówki, które zresztą też jeden z naszych kolegów ma na głowie, bądź furażerki, które były o wiele łatwiejsze w produkcji. No dobrze, tyle może o naszym strzelcu wielkopolskim. W ten sposób mniej więcej Wielkopolanie wyglądali, czy raczej ich tak zwane wojska wielkopolskie, które na początku właśnie były troszeczkę takim oddzielnym bytem, ale pod koniec roku 1919 zostały scalone do właśnie z Wojskiem Polskim. No właśnie w ten sposób mniej więcej wyglądali do lata 1920, kiedy to właśnie umundurowanie i wyposażenie zaczynało być jakby też właśnie ujednolicane razem z innymi oddziałami Wojska Polskiego. Tutaj mamy właśnie kolegę Kamila. No cóż, on już prezentuje oddziały, które pochodziły z centrum kraju. Czyli właśnie z tak zwane oddziały postlegionowe, czy takie, które wchodziły niegdyś w ramach tak zwanej Polskiej Siły Zbrojnej albo Polnische Wehrmachtu. W kontekście II wojny światowej może nie brzmi to za dobrze, ale była taka formacja właśnie jak Polnische Wehrmacht. Liczyła ona około 9 do 12 tysięcy żołnierzy. Została ona stworzona w 1917 roku po kryzysie przysięgowym, gdy legiony zostały internowane i właśnie ci żołnierze, którzy złożyli przysięgę na wierność cesarzom, czy austro-węgierskiemu oraz niemieckiemu, no właśnie wcieleni zostali do tego Polnische Wehrmachtu i niektórzy może powiedzieć, że niektórzy uznawali ich za zdrajców, ale patrząc jakby w dłuższym kontekście, można powiedzieć, że ich posunięcie było bardzo dobre, ponieważ dzięki właśnie tym ludziom Wojsko Polskie miało w ogóle szansę się odrodzić. Bez nich musielibyśmy zaczynać zupełnie od zera, a tak mieliśmy na przykład sztab generalny, mieliśmy system garnizonów, mieliśmy jakieś właśnie zapasy wojenne i ludzi gotowych do ruszenia w pole, czy na odsiecz chociaż na odsiecz ziemią wschodnim, chociażby właśnie oddziały Polnische Wehrmachtu, ale również oddziały wielkopolskie jako pierwsze ruszyły na pomoc obrońcom Lwowa. I tu właśnie kolega Kamil już prezentuje. Zazwyczaj, jeżeli byłby to początek roku 19, raczej na głowie miałby maciejówkę, tak jak kolega obok, ale w tym wypadku już w okresie późniejszym jednak właśnie wprowadzono te furażerki. Tu jest taka jeszcze ciekawostka, rozumiem. Mamy bandolier, który właśnie taki dodatkowy zapas amunicji jest. Około 90 nabojów jeszcze dodatkowe. Tutaj kolega jeszcze, tutaj już dwóch kolegów podobnych jak ja, wyposażonych w mundury amerykańskie. Musicie Państwo wiedzieć, że w roku 20 bardzo dużo sprzętu Wojsko Polskie otrzymało od Francji. Od Amerykanów nie dostaliśmy zupełnie nic. Wszystko musieliśmy kupić i to również nie od samych Amerykanów, którzy byli nam niechętni, tylko właśnie od Francuzów, którzy przysyłali nam na kredyt sprzęt, na przykład mundury amerykańskie, które były demobilem pozostawionym przez wojsko amerykańskie w Europie, ale także na przykład francuskie wyposażenie. Tak jak tutaj koledzy mają ładownice francuskie, francuskie manierki, broń, karabin Berthier, prawda? Bardzo tak zwana wersja 916 z pięcionabojowym magazynkiem, ale również na przykład tutaj kolega ma amerykański pas amunicyjny, który został też w ramach tej właśnie pomocy francuskiej został przysłany do Polski, a w rękach ma karabin Mannlicher, ponieważ jak już mówiłem, taka pozostałość po armii zaborczej, ale tym razem właśnie po armii austro-węgierskiej. Tak jakby pewne elementy w tym zwrot. Na przykład chlebaki dedykowane do Mannlichera, bagnety i tak dalej. W tym zwrot dziękuję bardzo. No cóż, i ten sposób
właśnie większość żołnierzy regularnych pułków piechoty, ale również tak zwanej Armii Ochotniczej wyglądała w roku 1920. Tutaj może koledzy opowiedzą co nieco o wojska, o żołnierzach wyklętych. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, przedstawiamy serwetki żołnierzy podziemia antykomunistycznego, czyli tak zwaną drugą okupację, zwany też potocznie żołnierzami wyklętymi. Jak partyzanci, no to już można powiedzieć, używali to, co już za czasów okupacji niemieckiej, chociaż też okupacja, podczas okupacji konspiracja produkowała, no, można powiedzieć, partyzanckie wersje bluzy wojskowe, choćby wzór 36. No, na przykład, no, ja mam na sobie partyzancką odmianę polskiej bluzy wzór 36, przedstawiające bardziej narodowe siły zbrojne. Rogatywka, też partyzancka odmiana, wzór 37, z orzełkiem metalowym, wzór 19. A uzbrojenie, to co się udało. Ja mam PPS 43, następca słynnej PPS-y, radziecka odmiana MP40, MP38. Pas główny, oficerski, to co się udało zachować, ładownice, kabule na broń krótką, torba jeszcze z tyłu, chlebak po niemiecki, spodnie, buty niemieckie, to co mieli pod ręką. No i oczywiście tu ryngraf z Matką Boską, chociaż to nie było podstawowe wyposażenie, ale dużo się znajdowało. Ale też używali wyposażenia zdobycznego albo brytyjskiego, co kolega przedstawi. Witam serdecznie. Jesteśmy ze Związku Narodowych Sił Zbrojnych Koło Stronka Okręg Łomża. Tutaj mam pistol maszynę 40, czyli MP40 niemiecki, zdobyczny, kabura do Wisa polskiego z Coltem 1911, dwa magazynki, pas oficerski, bluza battle dress wzorowana na niemieckim materiale, Niemiec płakał jak oddawał, ryngraf z Matką Boską, spodnie sowieckie, zdobyczne, owijki i buty krótkie. Tutaj starsza szeregowa złota, jakby dopiero uciekła z LWP. Rogatywka wzór 43 skórą, bluza wzór 43 Ludowego Wojska Polskiego, pas oficerski z koalicyjką, kabura do Wisa, spodnie też od zestawu i długie buty oficerki. Także jest tutaj torba sanitarna wzór 39. Patki oficerskie, także trofejne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, wielkie brawa. Dla Państwa zainteresowanych, jeśli ktoś chce więcej informacji, zobaczyć z bliska tą broń, serdecznie zapraszamy. Rekonstruktorzy są do godziny 15, więc naprawdę warto skorzystać. Szanowni Państwo, do tych wszystkich powitań, które przed chwileczką przedłożyła pani dyrektor, pani Ewa Siwek, witam Państwa wszystkich serdecznie. Zanim moi drodzy, nasi stali i nowi uczestnicy Biegu Żołnierzy Wyklętych, pozwólcie, że powiem kilka jeszcze słów. Serdecznie dziękuję i na ręce pana dyrektora składam serdeczne podziękowania, że dzisiaj możemy mieć mobilny punkt szczepień. No zgadnijcie Państwo, ile się osób zaszczepiło już dzisiaj? Ponad 40. Ile? Ponad 40, więc bardzo Państwa jestem dumna, że stwarzając taką możliwość, skorzystaliście z niej. Tutaj pani doktor, obsługa, że tak powiem, asystent i również pan dyrektor zadbali o to. Pan dyrektor szpitala, samodzielnego szpitala opieki zdrowotnej, dobrze mówię? W Ostrowi Mazowieckiej, pan Artur Wnuk. I proszę Państwa, zapewniamy też tutaj drobne gadżety, które zwłaszcza osoby zaszczepione mogą na pamiątkę uzyskać. Ważna informacja. Ci, którzy się dzisiaj zaszczepili, pierwszy raz dawką Pfizera, rozmawialiśmy z panem dyrektorem, żeby powtórzyć taką możliwość 5 września tu na placu GOK-u, ale również dla tych, którzy jeszcze by chcieli się zaszczepić, tydzień wcześniej na pikniku pożegnanie lata, takiego już
przed rozpoczęciem roku szkolnego też wystąpimy do pana dyrektora z prośbą, żeby tu zorganizować mobilny punkt szczepień. Ale dzisiaj, drodzy państwo, to również historia. Historia, jeszcze raz historia. Stąd jest tutaj grupa rekonstrukcyjna. Ale dobrze państwo wiecie, że 15 sierpnia to również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej. Bitwy, którą historycy nazywają, że zmieniła losy Europy. Bardzo ważnej, że to właśnie 15 sierpnia zatrzymaliśmy najazd, nawał bolszewizmu w Europie. I tu ważne, że tym symbolicznym biegiem wspominamy tych bohaterów, wspominamy tych, którzy zadbali o to, żebyśmy dzisiaj żyli w wolnym kraju. Nie będę powtarzała, drodzy państwo, z przemówienia, które po mszy świętej skierowałam do was jako mieszkańców. Będzie udostępnione online, każdy sobie może odsłuchać, ale zawsze mówię, Polska nade wszystko. Losy Polski często okupione krwią naszych bohaterów. Czy to była pierwsza, czy druga wojna światowa, czy to też był czas, drodzy państwo, tuż po II wojnie światowej. Nie wiem, czy wiecie, ja zawsze z pokorą pochylam głowę, gdy jestem w Treblince. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi na to, czy nie chodzimy po prochach osób zamordowanych w tym niemieckim nazistowskim obozie zagłady. Dzisiaj wiemy, że pod koniec już II wojny światowej, że ten obóz był likwidowany, że próbowano zacierać ślady. Ale potem była też bardzo zła dla Polski izolacja, komunizm. Że dopiero do 1989 roku mogliśmy się poczuć wolnym narodem, zaczęliśmy budować demokrację. Że był, drodzy państwo, czas, kiedy Polski nie było na mapie Europy. To wszystko trudne karty historii. I dzisiaj to jest, drodzy państwo, ten moment, żeby o tym przypominać w sposób symboliczny. Nikt, drodzy sportowcy, młodzi, starsi, nie wymaga od was ofiary krwi i oddania życia za Polskę, ale w tym codziennym upamiętnianiu jej historii, w trosce o to, żeby pielęgnować tą wolność, właśnie dzisiaj tutaj jesteśmy. Jesteśmy co roku. Przypomnę wszystkim państwu i tych, którzy nawet nie ma, podzielcie się z tą informacją, że na drugi rok, w roku 2020, będziemy mieli 10. bieg. Zapraszam już dzisiaj dla was. A dzisiaj, dziękując również policji za wsparcie, panu dyrektorowi, wszystkim, którzy pracują jako wolontariusze. Droga młodzieży, jesteście tam? Fajnie, dziękuję wam bardzo. Więc dziękuję wszystkim pracownikom, którzy dzisiaj też społecznie pracują. Ale teraz, kochani, poproszę was o gromkie brawa dla tych, których jest tutaj dzisiaj mniej, ale którzy są zawsze niezawodni. Dla biegaczy, dla Nordic Walking, dla tatusiów biegnących z dziećmi na ramieniu, za tych, którzy pchali wózki dziecięce. Jesteście wielcy. Dziękuję wam za to, że chcę wam się tutaj być po raz kolejny. Rozmawiając w kuluarach, myślę, że warto pomyśleć, żeby z tych 10 biegów na drugi rok nagrodzić jak najwięcej osób. Przygotować dla was jakieś niespodzianki. Pan Andrzej się tutaj Żachów śmiecha do mnie, bo my mieliśmy taki zwyczaj, prawda, panie Andrzeju, w biegach, że nagrodę dostawał każdy, ale niektórzy, którzy biegli we wszystkich konkurencjach, dostawali nagrodę ekstra. Więc cóż, dziękuję państwu za uwagę i zapraszam teraz do dekoracji, żebyście tutaj na scenie uformowali się w jakiś sprawny szyk i zapraszamy was do przekazania, wręczenia wam pamiątkowych medali wszystkich, którzy w tym biegu brali udział. Zapraszam na scenę. Dziękuję też mediom, że jesteście z nami. Kochani, a ja chciałabym również na scenę zaprosić do dekoracji harcerzy i druhnę pod harcmistrz Ewę Roguską. Na nich zawsze możemy liczyć, oni zawsze nam pomagają i mimo, że nie biegną, to stoją na trasie, więc serdecznie was tutaj zapraszamy. Thank you.
których ojczyzna to słowo na świecie, ta twardzia skała żołnierze wykręci. Dla których ojczyzna to słowo najświętsze, tak twardzi jak skała, żołnierze wyklęci. Przeciw pamięci! Historyczny moment. Mamy tu specjalną statuetkę, tropem wilczym, a tutaj proszę Państwa uczestnicy. I mam tę przyjemność pomerdać tutaj i wyciągnąć jeden losik. Dobrze. Mamy. Proszę Pani Dyrektor. Nazwisko i imię. Aneta Czemiel Maleńka. Gdzie jest Pani Aneta? Pani Anetko, pierwszy bieg? Który? To już się troszkę zasłużyła, przy dwóch. Brawa dla szczęściary.